Film został stworzony w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Nie bierz go na poważnie. Ale czy ty możesz jechać? Ile ty masz problem z tym, żeby pojechać do przodu? Weź ty się jechać. Ile ty masz lat? Ale ja nie daję rady! Ale masz... Ja mnie to nie interesuje w ogóle, ja cię nie słucham! Ale masz... te kozie nie, nie ty słucha. Masz jeździć tak jak ja kiedyś. Teraz proszę cię, jedź do przodu, jedź na te drążki. Nie, mnie to nie interesuje, nie interesuje. On nie chce skręcać! Jedź! Masz jechać, nie obchodzi mnie to! Wiesz, nie tylko ryczysz i ryczysz! Weź się w garść, dzieciak! Weź się w garść, jedź na to! Nie interesuje mnie to, co ty chcesz, a czego nie. Ja też wielu rzeczy nie chcę, wiesz? Jedź! Przestań się mazać wreszcie! Ja mogę stępem! Nie! Masz skoczyć to! Masz to skoczyć! Słyszałaś, co mówię? Dzień dobry! Witam! Ja mówiłam córkę na jazdę, chciałam zapłacić. Ona ma godzinną lekcję, tak? Tak, dokładnie. Daję pani 200 i proszę ją w godzinę nauczyć skakać, dobrze? Ale proszę pani, wie pani, że to jest niemożliwe. Ja płacę, to wymagam, tak? Proszę ją nauczyć skakać. Do widzenia. Ale... Tak, który koń? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Michalinka. To masz pioruna, dzisiaj wsiadamy. Dlaczego moja córka ma jeździć na takim małym koniu? Ona zawsze jeździła na takich większych przecież. Ale jej wzrost nie przeszkadza w tym, że koń jest mały, a on bardzo fajnie skacze. Myślałam, że poskaczą coś dzisiaj. Ale nie, ja chciałam, żeby na dużych koniach jeździła. Nie, ale raz może wsiąść na małego. Dobrze jej to zrobi. Nie, ja nie zrobi. Chcę małego. No to przykro mi bardzo, ale albo piorun, albo musimy umówić się na inny termin, kiedy będę w stanie przygotować dużego konia. No dobra, no. Spróbuj chociaż. Nie podoba mi się to. Spróbujcie. Próbować zawsze trzeba i warto. Naprawdę super koń. Mały kucyk z wielkim serduszkiem, co nie piorun? Dzień dobry, ja omawiałam moją córkę na jazdę. Chciałam Dzień dobry. W teren. Julka już raz u was była. Ja wiem, kojarzę, pamiętam, tylko że z tego co... Mi się wydaje, to z Julką jeszcze pójdźmy na lążę ostatnio. No tak, ale ja bym chciała, żeby ona już pojechała w teren. Ale to ona na którymś z tych ma jeździć. Ja bym prosiła, żeby pani dała jakiegoś, nie wiem, białego konia, a nie takiego ciemnego. Ale nie mamy białych koni. I co, terenu też nie będzie? No wie pani co, ona jeszcze za szybko dla niej na teren. Jeszcze musi troszkę pojechać się podszkolić. Co, ja chyba zrezygnuję z tej jazdy, ja umówię ją gdzieś indziej, dobrze? Jezu, jeszcze jakieś niewychowane konie tutaj są. Do widzenia. Idziemy, Julio. Mamo, mamo, mogę skoczyć za dużą przeszkodę? Pewnie, skacz, tylko się nie zabij. No postaram się. Dobra, to Zrób jadę. To ładnie. Okej. Okay. Pokaż wszystkim, jak się jeździ, córeczko moja. Dobra, mamunia. Dajesz mi Halinka. Czekaj, spokojnie się nie słucha. Pokaż, jak to się jest. Robi, dawaj! Moja córcia! Skoczyłam! Brawo! Skoczyłam! Brawo! Dziecko, co ty robisz? Zapierdzielam, mamo! No ładnie, a możesz zapierdzielać wolniej? Mogę, nie mogę! No córuś! O Jezu, mamo! Ja nie daję rady. Nie bój się, dziecko, uspokój się, oddychaj. Dasz radę, nie wszystkim od razu wychodzi. Trzy głębokie wdechy. Jesteś najlepsza. Pojedź jeszcze raz, dasz radę. No dobra, to spróbuję. Wierzę w ciebie. Trzymaj kciuki, dobra? Trzymam mocno. Moje dziecko! O Jezu,
Co ty, córa, z konia spadła? Nie, no kurde, mama z nieba. Ale wszystko dobrze? Tak, mama. Ale chyba paznokcia złamała. Tak. Dobra, dziękuję za obejrzenie filmiku. Zostawcie łapkę w górę. Jesteśmy u Oli, gdzie jest dzierżawiony piorun w chacie Samsara. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, wszystko macie na dole w opisie. Oli stronę też macie w opisie. No to co? Na razie. Ale pomachaj jeszcze nogą. No pomachaj! O, Doryko. Czekaj jeszcze my. O, super! I pa, pa! Pa.